Cokolwiek nie stałoby się, Bóg zawsze jest na miejscu pierwszym, bo wierzę, że obecne życie nie jest najważniejszym. Niebo jest celem, dla którego warto żyć. I nawet jak nie wierzysz, to nie wierzę, że nie wierzysz w nic. W najtrudniejszych momentach zawsze mi zostawała wiara i nadzieja w to, że rzeczywiście może pomagać. Dlatego codziennie się staram coraz lepszym się stawać, mimo że w życiu złamałem już chyba każde z przykazań. Bóg wybacza błędy i zawsze daje drugą szansę na wypadek, jak ogarniesz, co naprawdę jest ważne. Zawsze miej tą świadomość, że żyjesz tu tylko raz, bo nie wiadomo, kiedy zegar zabije, wskazując czas. Myśl o śmierci jest łatwiejsza, kiedy wiesz, że nie jest końcem, a właściwe życie zacznie się po ostatecznym sądzie. Wiem, że droga, którą wybrałem, jedyną właściwą jest. Boże, to pomóż, proszę, bym dalej nią szedł. Bóg, honor, ojczyzna. Drugą rzeczą jest honor, z którym się wiąże zaufania. Jak popełniłeś błąd, to się do niego przyznajesz, bo są dwie rzeczy, których nigdy nie wymarzesz. Pierwsza to tatuaż, druga to frajerskie zachowanie. A niedotrzymanie słowa może cię wiele kosztować, bo nie zawsze jest możliwość, żeby zacząć od nowa. Bezinteresowność postaw sobie za punkt honoru, nie myśląc, ile możesz zyskać, tylko ile możesz pomóc. Uczciwo wytłumaczę prosto dosyć, bo nie ma nic gorszego niż kłamanie prosto w oczy. Kłamstwo ma krótkie nogi i wychodzi na wierzch zawsze, a najgorsze, że niektórzy do końca idą w zaparty. Naucz się wybaczać, ale nie wybaczaj wszystkim. I bez skrupułów mści się na tych, co zranili twoich bliskich. Nie bije się bezbronnego, nie kopie się leżącego, ale jak ktoś jest frajerem, nie miej litości dla niego. Bóg, honor, ojczyzna. Na ojczystej ziemi oparwie bieli i ciepły. Bóg, honor, ojczyzna. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Nigdy nie było po drodze mi do tego, co obce, bo stoję w szeregu z tymi, którzy idą na front, gotowy na to, by w razie potrzeby chwycić za broń. Ojczyzna, dostaliśmy ją w spadku od przodków, by jej bronić przed lewactwem i nieudolnością rządu. TVN i Wyborcza robi faszystów z nas, za to, że bronimy warg i kochamy swój kraj. Zawsze co by się nie działo, jestem patriotą i mam potąd zestawianie nas na siłę z Europą. Po co? Nie możemy iść własną drogą? Może lepiej jest nie być zależnym od nikogo. Poprawność polityczna podobno miała dać wolność, chyba że ktoś ma pogląd, który nie zgadza się z normą. Ale szczerze wierzę, że jeśli razem uniesiemy flagę, to...